Football Manager 2024 i największe talenty. Dzień dobry. Witam was bardzo, bardzo serdecznie w trzecim odcinku, w którym przejrzymy sobie listę największych wonderkidów obecnej edycji fm i mowa tutaj o piłkarzach tych najbardziej ofensywnych, czyli Skrzydłowych i napastników bardzo często są to funkcje powiązane, czyli ci skrzydłowi mogą również grać jako zawodnicy najwyżej wysunięci, ewentualnie jako schodzący napastnicy. No w najgorszym wypadku jako po prostu skrzydłowi, ale generalnie są to ludzie odpowiedzialni za strzelanie goli, i jest ich tutaj 32. Na początek, jednak, zapraszam serdecznie do zasubskrybowania kanału i do odwiedzenia naszych mediów społecznościowych. Facebook, Twitter, serwer Discord. Wszystkie linki macie zawsze pod każdym odcinkiem w opisie. Zatem rozpoczynamy. Tutaj oczywiście wielu zawodników, których znamy, zawodników, których kojarzymy z poprzednich edycji Football Managera, ale jest też wielu 15, 16, 17 latków, o których na pewno nie słyszeliście, więc zacznijmy może od początku. Rony Bardzi to zawodnik szwedzki z Kopenhagi. No i tutaj jest to zawodnik, o którym ja na przykład wcześniej nie słyszałem w kontekście potencjalnego wielkiego talentu, a faktycznie mamy tutaj z tym do czynienia. To jest wychowanek Melmo. No i tutaj grając w Kopenhadze, wiadoma sprawa można go w stosunkowo łatwy sposób wyciągnąć do lepszych lig, czy to Niemcy, czy to Francja niekoniecznie jeszcze najlepsze zespoły na świecie. To zawodnik, który może grać na obydwu pozycjach, młodziutki. Maksymalna wartość 13,5 miliona euro. Dalej, jeden z tych bardziej znanych, czyli Nico Williams, o którym nie trzeba zbyt wiele mówić. On już ma 20 lat, od wielu, wielu lat jest z nami na tych listach Wonderkidów, i tu już naprawdę mocne zainteresowanie Liverpoolem, ale będzie trzeba zapłacić słone pieniążki za reprezentanta. Hiszpanii, Julien Duranville On w poprzedniej edycji Football Managera Jako jeszcze piłkarz Anderlechtu Teraz żałuję, że nie mam go w Anderlechcie Był wielkim wonderkidem Kapitalna szybkość, przyspieszenie, dribbling To co powinien mieć zawodnik na skrzydle Dopiero 17-letni e, Belg, także tutaj też Na pewno wielka przyszłość przed nim No ale już ciężko go będzie wyciągnąć Z samego Dortmundu e, Już tylko te najlepsze kluby zapewne będą mogły to Zrobić a Badreddin Buanani to prawy skrzydłowy z Nicei. Wychowanek Lille od dwóch lat, właśnie w Nicei. 19 występów w lidze francuskiej. 18-letni Algierczyk. Też oczywiście słuszne warunki fizyczne. Dobry dribbling, dobra technika, no ale od zawodnika na skrzydle tego się będzie wymagało. jeden z młodszych piłkarzy w tym zestawieniu to Ben Douk. To jest Szkot. Prawy skrzydłowy grający w tym momencie w młodzieżówce Liverpoolu. 17-letni. Piłkarz, no, warte już prawie 70 milionów euro, jeżeli ktoś chciałby tą kwotę negocjować. Matis Lambord to z kolei Francuz, grający w Rennes, podobnie jak kolega ze Szkocji lat 17, również pozycja napastnika. Jak w wielu wypadkach przy tych piłkarzach bywa, no, oni mogą grać i na bokach, i na ataku, a też wykańczanie akcji 13 o tym. Świadczy. Dalej mamy oczywiście Hendrika. No to, to jest zawodnik, który absolutnie rozwinie się w kapitalnego piłkarza. Na mojej karierze brytyjska przygoda on gra w Juventusie i co chwilę dostaje złotą piłkę. W poprzednim, oczywiście, fm -ie. No super piłkarz, ale to też nie trzeba go przedstawiać. On oczywiście przechodzi do Realu Madryt już niebawem, bo za rok. No ciekawe, czy nie skończy jak. E, czy jeszcze nie wiemy dokładnie, jak skończy Rodrigo, ale on ma już 22 lata. E, też wielki Wonder kit, ale pamiętamy, no. E, no tutaj chyba troszkę lepiej się mógł rozwinąć. Nie wiem, nie wiem, ale. Ale zobaczymy, zobaczymy jak z tym Endrikiem będzie w rzeczywistości. Dalej mamy Ansu Fatiego, to też go znamy z tych list, już z poprzednich edycji, z Barcelony. Teraz jest Brighton, wypożyczony, no i zobaczymy jak tu będzie sobie radził. W rzeczywistości nie idzie mu najlepiej, ale w FM-ie wciąż jest wielkim talentem. Savio Zirona, to piłkarz z kolei wypożyczony z... Trua, więc też jak najbardziej do wyciągnięcia. Jak już wróci z wypożyczenia ten Brazylijczyk, 19-letni, no to kwota 20 milionów euro nie powinna tu za bardzo nikogo odstraszyć. Alejandro Garnacho, o już bardzo dobrze znany, znany kibicom Premier League, kibicom Manchesteru United, wielki talent, Argentyńczyk, 18-letni piłkarz, no to jest wielka już kwota transferowa, bo on gra dla Manchesteru United, więc nie może być. Inaczej. No i przed nami, słuchajcie, największy chyba talent futbolu menadżera 2024, a przynajmniej z tych nowych piłkarzy, to już na pewno największy, czyli Lamin Yamal, 15 lat atrybuty mówią same za siebie. O no nie trzeba tutaj absolutnie nic mówić, tak? To jest 15 piętnastolatek. On za 3, 4, 5 lat już będzie topowym zawodnikiem w Europie. Ja już jestem ciekaw tej symulacji, którą przeprowadzę, jak ten piłkarz będzie wyglądał za dekady czy za 12 lat. No to jest niesamowita sprawa, jak ten chłopak się rozwinie. Czy zostanie w Barcelonie, czy ktoś go podkupi? No to słuchajcie, to jest zawodnik 15-letni, a warty już 43 miliony. To taka sama była sytuacja z Ansu Fatim jeszcze kilka lat temu. Vitor Roque to piłkarz Atletico Paranense, 18-latek, ale już transfer zaklepany do Barcelony. Napastnik Ciekawe, on przechodzi oczywiście w roku 2024, czyli za rok No ciekawe, ciekawe jak on się rozwinie Mamy tu również Shakila Van Persiego, syna Robina Van Persiego Więc ja mam nadzieję, że on w genach ma ten, ten taki smyk do ataku Nie zawsze to jest, bo jak patrzę na, na Kleiferta młodego To niekoniecznie on jest takim samym klasowo zawodnikiem jak, jak oczywiście Patrick Kleifert no mam nadzieję, że tu będzie lepiej troszeczkę. Tu jeszcze sporo czasu na rozwój, bo dopiero szakil ma lat 16. Dalej. Matistel, tego zawodnika też kojarzymy z poprzednich edycji. Piłkarz Bayernu Monachium. 18-letni przyszły reprezentant Francji. Wiadoma sprawa. Mamy tutaj również Gianluca Priestianiego. To jest Argentyńczyk. Nowa postać grający dla zespołu Vélez. Maksymalnie 10 milionów. No myślę, że kwestią czasu jest jak ściągnie go jakiś Renomowany klub z Europy Mamy tutaj również Piętnastolatka z Tottenhamu I to jest Mikey Moore Również wielki wonderkit, wielki talent Mogący grać na praktycznie każdej pozycji W ofensywie Ale że, jako, że gra w Tottenhamie To będzie znowu trzeba poczekać Czy tam będzie grał, czy za chwileczkę to morale Będzie mu spadało, ale to jeszcze nie teraz Teraz ewentualnie jakieś wypożyczenia Jeżeli gracie klubem z Championship Albo klubem z League One A to można próbować go ściągnąć jak tylko będzie już dostępny, bo 15-latek chyba jeszcze nie jest. Ryan Czerki, no to też zawodnik, który nam się pojawia od wielu lat, a i ten Wanderki cały czas w tym lionie Ja pamiętam wiele saveów, na którym on w tym lionie zostaje do końca kariery. Widziałem go w meczu Anglia-Francja U21, specjalnie wrażenia na mnie nie zrobił. Raczej taki, no właśnie, gra pod publiczkę, faktycznie takim piłkarzem jest dużo się kłócił, pamiętam i nic dobrego w tym meczu z niego nie było ale to, to oczywiście mecz towarzyski tutaj w fm wielki talent wciąż wielki potencjał, wielki wonderkid więc absolutnie będzie się pewnie mocno rozwijał zerkamy sobie do Dallas, do Stanów Zjednoczonych, tu mamy Alana Velasco kolejnego ofensywnego pomocnika lub napastnika 20-letniego Argentyńczyka, którym zainteresowane są Chelsea, Manchester, Bayer Leverkusen i Stuttgart, wielki potencjał Wiadomo, jak Chelsea po kogoś się zgłasza, czy Manchester, no to można mieć tą pewność. Niecałe 10 milionów euro. Też nie są to jakieś wybitnie wielkie pieniążki. Jeremy Pino, to tego zawodnika też znamy, też kojarzymy. Hiszpan, 11 występów, dwie bramki, wychowanek Las Palmas. W tym momencie jest w real i jego kwota transferu też bardzo wysoka. Klauzula oferty minimalnej 80 milionów euro. Więc no tutaj trzeba troszkę się, 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 że tak powiem, z pieniążków wypłacić. Jaser Asprilla. To oczywiście jak Asprilla, to musi być Kolumbijczyk. Trzy mecze, jedna bramka dla reprezentacji lat 19 klub Watford, wychowanek Envigado. Też ten gracz był w zeszłym roku na listach Wonder Kidów, ale na pewno na tych listach nie było pana Si Lacey'a. Lacey'ego, Leisie czyli zawodnika Manchesteru United, dopiero 16-letniego Anglika, wychowanka zresztą klubu z Old Trafford. No mają tu zaplecze, na pewno w Manchesterze, ale jeszcze pewnie pa parę lat trzeba poczekać, żeby żeby coś z tego było. Andreas Schielderup. no tutaj oczywiście Norceland, ale to jest wypożyczenie z Benfiki w tym momencie. E, wychowany Bodoglimt, Norwek, e, 19-letni, e, też wielki, wielki potencjał. E, też nie kosztowałby ewentualnie dużo, no ale znowu trzeba poczekać, aż to wypożyczenie się skończy. Ja go pamiętam z tych list jeszcze, kiedy był piłkarzem Norceland i dziwiłem się, że tak długo w tym Norceland jest. W końcu Benfica go. Skusiła za 9 milionów euro. Luis Carbonel to jest zawodnik wypożyczony z Realu Saragoza do Tudelano, 20-letni Hiszpan. Tutaj klauzula oferty minimalnej 1,5 miliona to, to jest nic, to jest nic za wielki talent. On ma dopiero 20 lat, więc tu będzie jeszcze sporo tego czasu, albo aż 20 lat, żeby, żeby go tutaj w miarę szybko do do pionu doprowadzić, jeżeli chodzi o jego atrybuty, bo jest potencjał, ale też trzeba to zgrabnie zrobić, aby tego potencjału nie zmarnować zbyt szybko. Marcos Leonardo, to już Brazylijczyk z Santosu. Zainteresowanie Ajax Atalanta Newcastle to świadczy też o dużym potencjale. No kwota dla Newcastle żadna maksymalnie 34 miliony. Jak się potargują, to i pewnie o połowę z bonusami zbiją. Naci Unuvar to piłkarz Czwente, ale wypożyczony z Ajaxu, 19-letni turecki zawodnik. Też nam bardzo dobrze znany, jeszcze z Trabzonsporu, gdzie przecież był wypożyczony i, i, i rok temu też mieliśmy go na listach. Ogólnie jest to wychowanek, oczywiście, Ajaxu. Amsterdam. E, Josofa Mułkoko. No to już przechodzimy do e, typowych snajperów. To nie trzeba przedstawiać, tak? Zawodnik, który kiedyś e, jak jamal chcieliśmy go mieć bardzo szybko w on Jeszcze miał 15 lat, nie można go było dorzucić, więc moderzy go wrzucali w dodatkach. No teraz już ma lat 18. O, taki profil. Zobaczymy, zobaczymy. Nie, powiem szczerze, jakoś nie powala. Jakoś nie powala, ale jest wielki potencjał, więc to szybko może urosnąć. Ivan Ferguson, Brighton, lat 18. Brighton oczywiście zespół, e, widziałem wielu zachodnich YouTuberów, rozpoczyna tym zespołem kariery. E, kwota transferu za tego napastnika może osiągnąć nawet 100 milionów euro. Irlandczyk, już reprezentant swojego kraju. No, Rasmus Holund to wiemy, Manchester United, wielki duński talent. 6 spotkań w kadrze, 6 bramek. No tutaj fizycznie, mentalnie, super to wygląda naprawdę, więc tylko mu kibicować. Benjamin Seśko, którego też bardzo dobrze znamy, reprezentant Słowenii, 21-krotny zawodnik z Lipska, kiedy był jeszcze e, rok temu na listach, to był w Salzburgu. Ja go pamiętam jeszcze z Liefering, a więc też ten zawodnik już od dawna jest w orbicie naszych zainteresowań. No i dalej, trzech piłkarzy już młodszych, czyli Enzo Sternal, to Francuz, 16-letni piłkarz Marsylii. Jeszcze oczywiście młodziutki piłkarz, więc zobaczymy, co z tego będzie. Skywing, czyli piłkarz Ajaxu, również 16-letni, ale Holender, 10 milionów euro maksymalny też na pewno niebawem, e, jak tylko osiągnie pełnoletność, wielkie kluby się będą nim interesowały. No i ostatni, czyli Iker VR z Sevilli Tutaj, podobnie jak w przypadku innych hiszpańskich zawodników, jest klauzula oferty minimalnej i ona opiewa na kwotę 30 milionów euro, więc też niezbyt dużo. Jak za tak rokującego e, dobrze piłkarza? Oczywiście, jeżeli chodzi o ofensywnych graczy, to tych Wanderkidów jest najwięcej. I to, co Wam tutaj pokazałem, to jest może jedna czwarta. Jest mnóstwo tych piłkarzy. Pamiętajcie, że oni mają ujemny potencjał e, w wielu wypadkach, więc on się będzie losował w jakiś tam zakresie, w jakichś tam widełkach. I może być tak, że taki laminia mal. Akurat on ma chyba minus 10, więc tu będzie gwiazda. Ale jest wielu zawodników, którzy mogą do statusu tego gwiazdy futbolu światowego nie dorosnąć, a ci, których nie ma na liście, mogą takimi być. Więc to jest piękne w fm że zawsze mamy jakiś tam, jakiś tam bufor tej niespodzianki, która nas czeka. Słuchajcie, w kolejnym odcinku, jeżeli chodzi o tych wonderkidów, których Wam przedstawiłem w ostatnich trzech odcinkach, czyli mamy tutaj oczywiście napastników, mamy tu również... Mamy tu również zawodników defensywnych i bramkarzy, to ja przesymuluję to wszystko. 10, 12 lat i zobaczymy tych najlepszych. Jak oni wyglądają, jak oni się rozwinęli, co z nich tutaj Football menadżer wyciągnął. No wiadomo, że my możemy wyciągnąć więcej, bo my mamy troszkę więcej jeszcze na szczęście rozumu niż sztuczna inteligencja. To jeszcze, bo to się może w najbliższej przyszłości zmienić. Natomiast w kolejnym odcinku, jeżeli chodzi o zawodników, ich profile, Zapraszam Was również na piłkarzy dostępnych za free, tych najlepszych, również tych najtańszych Wonderkidów, których tutaj nie ma. Też Wam ich pokażę. No i rzecz jasna, na Wonderkidów z Polski, no bo to nas bardzo, bardzo interesuje. Za ten odcinek dzisiejszy, wtorkowy, bardzo Wam dziękuję. Pozdrawiam, życzę miłego dnia, dużo zdrówka, trzymajcie się, cześć, i nie zapomnijcie o tym, aby zasubskrybować kanał. Papa! Pa.